stawiam czoło, moi drodzy. Ja jestem Moskit i to jest takie luźny, to jest taki luźny, spontaniczny stream 1 stycznia z Construction Simulator 2015. Jakiś czas temu otrzymałem tę grę od dystrybutora polskiego, firmy bodajże Imagine Pro. No i miałem kiedyś to w końcu badać. A że słyszałem kilka dość, powiedzmy, pochlebnych opinii o tej grze, no to chyba wypadałoby w końcu się za nią zabrać, w końcu coś tutaj z nią zrobić, tak to mimy. To oczywiście jest to stream na żywo, widzicie tu takich różnych szalonych ludzi, którzy mnie oglądają aktualnie na żywo. To nie są normalni ludzie, od razu mówię. No i także takich, którzy tutaj nam dają różne dziwne informacje, chcą być tak fajni, ogólnie chcą tak się pokazać, że aż nawet dają dotacje. Doron jest jedną z tych osób, które lubią nas tutaj pomęczyć informacjami o Elitce, kiedy zagramy itp. itd. No, więc tak, wracając do tematu głównego, Construction Simulator 2015 Gold Edition, co to jest? Nie wiem, wiem, że to jest symulator konstruowania różnego typu rzeczy w wersji Gold, czyli z jakimiś tam wszystkimi dodatkami i tym podobnymi rzeczami. Wiem, że jest tu też jakiś system kariery, jakiejś progresji, a na czym on będzie polegał? Nie wiem. Więc stwórzmy nowy profil, nazwijmy się... jak się nazwiemy? Jakie mam na imię? Michaelos. Nazwa firmy. Los Mosquitos. Co może później tak? Weźmy sobie piękny czerwony kolor. Nie wiem czemu, ale czerwony. Możemy też wybrać o... jak nasza postać będzie chyba wyglądała. O, czarny. Czarny zawsze ginie pierwszy. Zawsze tak jest, w każdym filmie tak jest, że czarny zawsze ginie pierwszy. Weźmy sobie... o, ten pan wygląda profesjonalnie. A ten to już w ogóle pełen profesjonalizm. No, więc zatwierdźmy. O. Szef Michaelos, firma Los Mosquitos. Seems legit, jak to się mawia. Co ciekawe, właśnie słyszałem, że ta gra ma tryb wieloosobowy. No ja nie grałem w ogóle w tę grę, kompletnie. Więc nie wiem, jak działa tutaj tryb wieloosobowy. Ale wiem, że tryb kariery działa normalnie. Tak to powiedzmy. Tutaj Dergownik nam poleca Big Farmę. Kojarzę tę grę i może kiedyś, jak będę miał czas i chęć i wszystko inne na miejscu, to może bym zainteresuje się. Aktualnie no tak trochę średnio. Stacja kolejowa w Wilkowicach. Wow, Wilkowice. Kto by się spodziewał, że coś tu będziemy budować? No dobra, stacja kolejowa w Wilkowicach. Z niemieckimi w ogóle automatami. Nie wiem, czy zauważyliście. Automat miał napis po niemiecku. Okej. Okay. O, jesteś już. Boże, już. O, jesteś już. Michaelos, tak? Naprawdę miło mi cię poznać. Nazywam się Jan, ale możesz mi mówić Janek. Może jeszcze Jancio. Witaj, dziękuję ci, że odebrałeś mnie ze stacji. Zastanawiam się, czego mogę się spodziewać po tym miejscu. Cóż, Dorian, Construction Simulator jest jak ciasto. Nie wydalisz tego. Co? Co? Cóż, na pewno czeka cię dużo pracy, ale zacznijmy powolutku i bez pośpiechu. Najpierw pokażę ci co i jak, a dopiero potem przejdziemy do konkretów. To najlepszy sposób na naukę. Super! Nie mogę się doczekać pracy na ciężkim sprzęcie. If you know what I mean. Spokojnie, brachu. Jakie suche teksty. Spokojnie, brachu. Najpierw pojedziemy do siedziby firmy. Widzisz tą małą, białą ciężarówkę? Wsiadaj za kółko i jedź w zaznaczone miejsce na mapie. Lewy, dolny róg ekranu. Okej. Okay. Naprawdę mogę się przejechać ciężarówką? Hurra! Boże, kto to pisał? Ej, po śląsku byłoby to genialne, bez kitu, ale chyba nie ma śląskiego języka, ale to byłoby genialne po śląsku, bez kitu. Wow, Czyżyk subskrybował nasz kanał, dzięki Czyżyk, dzięki wielkie za suba. Okej, wsiądź do białej ciężarówki, takie jakieś sterowanie, cokolwiek, w ogóle WSD podejrzewam, nie, ale... Boże, ta gra już się wydaje co najmniej śmieszna. Albo po czesku, bez kitu, nie? Faren, tickets, bilet, biglietti. Nie ma bilety. Ale czekaj, w ogóle można przybliżyć widok? Można, mamy... Prawie byłbym w stanie się rozczytać, co tu jest napisane. Co tam Dorian nam pisze? Teksty niczym z Elite Dangerless. Wiesz, Elite, echo. Nie znam, nie kojarzę. Elite Dangerless, nie kojarzę.
Nie kojarzę. Co my też mamy? Przystanek tu mamy. Jest, może było, jesteśmy w stanie się rozczytać, co jest na przystanku napisane? Rozkład jazdy? Nie, rozkładu jazdy niestety nie przeczytamy, więc jesteśmy chyba zmuszeni pojechać tą białą ciężarówką, podejrzewam. Gdzie ta biała ciężarówka? Ej, w ogóle są w tej grze opcje jakiekolwiek? Bo w głównym menu gry nie było nic takiego, ale tutaj widzę jest. O właśnie, odwrócenie osi Y. Boże, już tę grę uwielbiam. Pomyśleli o takich nienormalnych ludziach jak ja, którzy używają inwerta. Wielu niestety, mam nadzieję, że to będzie to. Tak, to jest to. Wiele niestety deweloperów ma to w poważaniu wielkim, więc to mnie trochę wkurza, ale okej. Okay. Tutaj jest to, więc już jest na plus. Grafika. Bardzo wysoki. SSO. W ogóle wszystko na maksy bym dał. Jest w sumie wszystko na maksa. To jest maksymalna grafika, jaką możecie uzyskać w tej grze. Dokładnie tak. Dokładnie. Kalibracja urządzenia. No, mam pada, ale w sumie nie mam teraz podpiętego pada. Zresztą mi dobrze. Czuję, że najpierw warto zobaczyć, a warto ogarnąć, jak ta gra wygląda bez pada i potem ewentualnie spróbować z padem. Coś tutaj, ktoś narzeka, że tnie, ale nie, no nic nie powinno w teorii ciąć. Co tam, Dorian, nie wkurzysz się, jak będę spamił? No, nie wiem, nie wiem. Jeżeli będziesz coś sensownego tutaj nam pisał, to why not? Okej. Okay. A ja mam napisane, że Czyżyk Polak subskrybowano. A tu nie masz suba, nie wiem o co chodzi. Nie wiem. Dobra, spójrz na mapę. Lewy dolny róg ekranu i zapoznaj się z trasą. No, tak trochę ciężko, trochę nie widzę zbyt dużo tej mapy. Jak kliknę M, to się nic nie dzieje. Mogę jakąś większą mapę dać? Nie mogę. Szczegóły zlecenia. O, etap pierwszy. Przetransportuj do siedziby twojej firmy na wsi. Ale co przetransportuj? Się, coś, kogoś, na coś, po coś, gdzieś, coś. Twoje pierwsze zdanie, przetransportuj do siedziby twojej firmy na wsi. Ty, GTA Niemcy, bez kitu, nie? To by pasowało. A mogę dać widok z pierwszej osoby? Jezus, mogę, Boże, Euro Truck Simulator. Bez kitu. Ej, bez kitu, znaczy troszeczkę biedniejszy Euro Truck Simulator, ale jednak, nie? Ale kosmos. Bez kitu. Nie mogę. GTA San Mosquito. Dobra, tu z lewej trzeba ustąpić pierwszeństwa. O Boże, chyba kogoś przejechaliśmy. Albo pani przez nas przeszła, nie jestem pewien. Dobra, w prawo. Mamy w ogóle blinkiery tutaj? Blinkerów chyba tu nie mamy. Nie euro, tylko euro. Tak. O, cześć CTSG. Witamy CTSG bardzo serdecznie. Cześć CTSG. Witamy serdecznie w naszych skromnych progach warszawskich. W sumie to wilkowickich, to jest wilkowicki próg. Wow, gazu, gazu, gazu! Dobra. O Jezus, Jezus Maria, jak ja jeżdżę. Teraz idzie. Jesteś na miejscu, zaparkuj gdzieś i podejdź do mnie. Ale sprecyzuj gdzieś. Sprecyzuj do mnie. Gdzie tu jest gdzieś? Gdzie jest do mnie? Ale nie rozumiem. Chyba mam tutaj podjechać jednego, to chyba jest... Wydaje mi się, że chyba tu musimy podjechać, na mój gust. I tu musimy wjechać. Czy można rozjeżdżać ludzi? Wątpię. Szczerze w to wątpię. A chyba tu jest... O, tak, tu jest siedziba naszej firmy. Siedziba firmy! Wieś. Okej. Okay. Siedziba firmy to miejsce, w którym rozpoczynasz realizację wszystkich zadań. Na firmowym parkingu znajdują się nieużywane pojazdy. Każdy, który zostanie zresetowany, zostanie w to miejsce automatycznie przeniesiony. Okej. Okay. Dobra, czyli jesteśmy na miejscu. Możemy tego pana przejechać. I... Pff, Boże. Pan jak, pan niczym Hulk, albo ten z Fantastycznej Czwórki. Twardy jak skała, ogólnie rzecz biorąc. Ej, lusterka w ogóle wszystkie działają, bardzo fajnie. Bardzo miło, że działają lusterka ogólnie. O Jezus, chyba wjechałem w coś. Aha. Paprykarzy już nie szanuję. No szanuję paprykarz. Paprykarz to ja szanuję, ale wiesz, no... O, odezwał się ten, który wyjechał do Pyr. No. Do Pyrlandii wyjechał. Odezwał się mądry, kurde. Dobra, wysiedliśmy. Musimy podejść do kolesia w takim wypadku. Porozmawiaj z Hape. Może co w ogóle za imię Hape? To jest siedziba naszej małej, lecz przytulnej firmy. Spójrz, tam dalej stoi nasz tabor. Dwie ciężarówki, mała koparka i przyczepa do jej przewozu.
Wyjaśnię ci później, jak działa każdy z tych pojazdów. Aż mnie nosi z emocji, od czego zaczynamy. Kto pisał te teksty? Dostaliśmy zlecenie na przygotowanie systemu doprowadzania wody do cysterny. Do zrealizowania tej fuchy będziemy musieli wykorzystać małą koparkę. Pamiętaj jednak, że nie wolno się nią poruszać samodzielnie po drogach. Na plac budowy może dostać jedynie na specjalnej przyczepie. Podejdź ostrożnie do przyczepy ciężarówką, odpowiednio się ustaw i podczep. O tak. Można powiedzieć, że jest hype'owany. Tak, zmieniły się kerbale ostatnio, tak, dokładnie. Dobra, miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jesteśmy ubezpieczeni, prawda? To jest jaki facepalm, nie? Nie martw się, jesteśmy. Jeszcze jedno. Lista zadań i status wykonywanego zadania znajduje się po prawej stronie ekranu. Jeżeli klikniesz na ikonkę przypisaną do wybranego przez Ciebie zdania, krótko wyjaśnię Ci, co masz zrobić. Dobrze wiedzieć, zajmę się przyczepą, trzymaj kciuki. O Boże. Ej, ale w sumie tak koleś biegebski tutaj w GTA, ej. Zobaczcie. Widać, że ta niemiecka firma tworząca symulatory uczą się robić gry. Ewidentnie, nie? Czyli co, muszę ciężarówką podjechać i podczepić, tak? Podjedź tyłem do przyczepy, podepnij się do niej. Tylko powoli, jeśli... Super, nie zdążyłem przeczytać. Nie zdążyłem przyczepać. No trudno. Mam powoli podjechać. Co tam jest? Rickson uważa, że jesteś szują, bo się z nim nie przywitałeś. Rickson, nie płacz. O! Zaczep przyczepę. O! Ale ja chcę widok do środka. Nie. Dobra. Teraz tak, podniesienie, zaraz. Zmiana jakieś na jakąś sensowną kamerę. Shift i Q. Zaraz. Przecież podniosłem. Hello, co mam zrobić? No Shift i Q było, nie? Nie? Shift i Q, nie? Tak, Rickson, to jest ta gra. Construction Simulator 2015. Zaraz, kuźwa. No to wciskam. No dobra, no chyba jedziemy. I to by wyglądało, że chyba jedziemy. Dobra, Wilkowice, strzeżcie się, jadę. Jadę, Jezu. Ej, bez kitu, jak z Eurotrucka. Kuźwa, bez kitu. Bo muszę, tu chyba jest plac budowy. Bo trzeba będzie się trzymać. No to by wyglądało. Gdzieś tu po lewej jest plac budowy. No tak, tu jest plac budowy. Tu mamy ustęp pierwszeństwa, widzę. No dobra. I tu skręcamy, ale blinkerów, czekaj, czy są blinkery? Muszę sprawdzić, czy w tej grze są blinkery. No dobra, podjeżdżamy. Gdzie mam ją? Jesteś na miejscu. Ustaw przyczepę między słupkami. Podejdź do mnie. Ale między słupkami w sensie tak? Czy między słupkami tak? Tego nie wyjaśnij. Dobra, zrobię tak bardziej pro. Chyba. Nie wiem, w sumie... Okej, okay, i teraz trzeba jakoś cofnąć mądrze. Kurde, to nie można za okno się wychylić, szkoda, bo w Eurotrucku można wychylić za okno, a tutaj nie można. Więc muszę niestety wziąć taką kamerę. O Boże. Liczyłem, że to będzie grube. Jezus Maria. Nie umiem. W Eurotrucku to jakoś lepiej wychodzi mi. Ewidentnie. Jeszcze raz. Jezus Maria. To będzie grube. Bardzo ładnie. O. Dobra, jest, udało się. I muszę wysiąść i podejść do kolesia, tak? Z tego co rozumiem.
Jak dotąd idzie ci bardzo dobrze. No jasne, czego się spodziewałeś? Nie jestem żółtodziobem. Ty. Michaelos, spokojnie. Kiedy zdejmę koparkę z przyczepy, wyjaśnię ci, jak należy ją obsługiwać. Okej. Okay. Zdjęta? Zdjęta. Warning, suche teksty. Ej, ale bardzo, nie? Bardzo. Wsiądź do koparki. A no, wsiądę. Tylko tak trochę do dupy ją zdjął, bo ja tak do dupy wjechałem w sumie. Zależy, jak to spojrzeć. No dobra, jestem w koparce. W odróżnieniu od ciężarówki, mała koparka gąsienicowa wymaga kontrolowania dwóch gąsienic, które niezależnie od siebie poruszają się do przodu i do tyłu. Jeśli jedna z nich będzie poruszała się do przodu, a druga w przeciwnym kierunku, maszyna zacznie się obracać. Wow, niemożliwe. To logiczne. Jak się obsługuje łopatę? Nie mogę, po prostu nie mogę. Zawodowcy nazywają... Przepraszam. Zawodowcy nazywają ją czerpakiem. Żeby wykopać dół, musisz przełączyć maszynę z trybu jazdy w tryb pracy. Pozwoli ci to na poruszanie ramieniem i czerpakiem, a także na obracanie kabiny. Przejdź w tryb pracy, sprawdź przeznaczenie wszystkich dźwigni i zacznij kopać. Kuźwa, będzie grubo. I got bad feelings about this. Zaraz, ale to nie tak coś jedzie. Zaraz, to w drugą stronę jedzie. A jak mogę zmienić tryb pracy? Zaraz, wiem jak do tyłu jechać, a jak do przodu jechać? Jezus Maria. Wiem jak do tyłu jechać, okej. Okay. To już sukces, a do przodu? A, dobra, wiem już. Już wszystko wiem. Ej, dobre. Dobre. Ej, podoba mi się to. Jeżdżę. Zaraz, ja miałem zrobić. Kop w wyznaczonym miejscu. Czyli jak mam się ustawić? Czyli mam się ustawić. I co, tak wystarczy? Ej, to jest. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę fajnie zrobione. Przełącz się w tryb kopania, spróbuj wykopać trochę ziemi. Możesz ją rzucić tuż obok dołu. Tab. Tab, przełączamy tryb działania. Tylko nie wiem, czemu się przełącza tego. Okej. Okay. Tak do góry, tak do dołu. Okej, okay. A jak zacząć kopać? Okej. Okay. Dobra, wiem jak łychą ruszać. Aha, wykopałem i zakopałem. Okej. Okay. Okej. Okay. Jak to zacząć kopać? Mogę coś tu pociągnąć? Mogę komuś pociągnąć coś gdzieś, jakoś, na coś? Tylko, że trochę nam nie dają klawiszowo. O, tutaj coś jest, zaraz. Zaraz tu coś jest. Y i X coś się robi, ale nie wiem co. Albo... A, łychą się rusza... strzałkami. A w ten sposób. Przydałby się joystick, już widzę, do tej gry, zdecydowanie. Joystick byłby całkiem przydatny. Okej, okay, tak, robimy. Myszkę wezmę trochę z widoku. Teraz tak. Kopiemy. O! Pięknie. Podnosimy. Obracamy. I wyrzucamy. Tak jakby. Chyba wyrzuciłem, nie? Nie, nie wyrzuciłem. Nie. A, moje tym ruszałem w sumie, dobra. O, jebudu. Jest, udało się, brawo. Bravissimo, pięknie. Jakiś ciebie budowlając mózg, jak flaszki nie masz. Tak samo jak prezydent. Prezydent bez pół litra to nie prezydent. Dziwne te kerbale się zrobiły. No CTSG, no trochę się rozbudowały. Trochę się te kerbale rozbudowały, ewidentnie. Dobra, kopiemy dalej. Pyk, pyk, pyk. Łychom nabieramy. Oj, 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 padzie. Słabo trochę wyszło. Dobra, o. O, Boże, pięknie. Pięknie mi to wyszło. Pięknie.
Nie mogę podnieść. Houston, mamy problem, nie mogę podnieść. ups. Tak to chyba nie powinno wyglądać, nie? To chyba tak nie powinno wyglądać, jak na mój gust. Tak, budujemy nowe centrum kosmiczne, dokładnie. Houston, mamy problem. Mamy problem, nie mogę się nawet cofnąć. Hello. Hello. O Boże. O. Bo coś popsułem. Boże, nie mogę. Boże, popsułem. Jak zawsze popsułem. No, podnoś to pan. W drugą stronę, Boże. Tak przydałaby się taśma. To ja zrobiłem. Boże. To jest boski symulator 2016. Ej, ale podniosłem łychę. Jakby nie patrzeć, łychę podniosłem. Dobra, kopiemy jeszcze raz dalej. Delikatnie, delikutośnie. Okej. I wyrzucamy. Dobra. Idzie nam całkiem dobrze. Chyba się ze mną zgodzicie, nie? I to całkiem nie najgorzej idzie. Dobrze ci idzie? Czy kontynuować kopanie? Tak, dobrze mi idzie. O, dobra. Ale piękny dół wykopałem. To jest grób na kerbale. Ej, czuję się taki dumny. Dobry, czuję, że dobry byłby ze mnie budowlaniec. Mam takie przeczucie. Czuję, że byłby do mnie dobry. Dobry budowlaniec ze mnie byłby. Jestem tego pewien. Każdy pracodawca by mi to powiedział. Okej. Trzeba by to troszeczkę poszerzyć, to podejrzewam. Ja troszeczkę kierunki mi się mylą, muszę przyznać. Ale to wszystko oczywiście, wszystko w swoim czasie. Okej. Okay. Tu by się Beskidu joysticki przydały, nie? Beskidu, nie? Pracujesz już 5 minut, czas na przerwę. Boże. I co ja teraz zrobić? Kop w wyznaczonym miejscu. No kopię, kopię. Przecież ja kopię, kuźwa, a co robię? Tylko tak trochę... Co robi moskit po godzinach? Kopię doły. Czuję, że jednak spadem to by się trochę lepiej w to grało. Nie wiem, czy go nie podłączę zaraz w sumie. To nie byłby całkiem zły pomysł. Okej. Okay. Teraz wyrzucamy. Tak, gra bardzo realistyczna. Jeden pracuje, drugi patrzy. Dokładnie. Widać, że to tworzono specjalnie na polski rynek, nie? O Jezus. Może to tak długo trzeba kopać to? Serio? Ile można kopać jeden głupi dół? No bez przesady. Czyżyk, jesteś bardzo fajny. No kop pan to, no.
Brzum. O Boże. Dobra, wykopane. Okej, dół pogłębiamy. Czy mogę przyjąć do ciekawszego momentu? Ej, a co jest w tym nieciekawego? Ciekawa gra, o co ci chodzi? Glazu. Bardzo ciekawa gra. Są wielbiciele symulatorów farmy, są wielbiciele symulatorów konstruowania. Ej, ale ostatnio oglądam sobie bardzo fajne anime, polecam. One Punch Man. Świetne anime, na razie tylko jeden sezon ma, ale czekam na więcej. Polecam serdecznie, naprawdę. Jak ktoś lubi anime typu właśnie Dragon Ball itp., nie? To jest coś w tym stylu. Ej, właśnie, ale tu mi kazali wykopać dół, ale w sumie nie powiedzieli, jak głęboki ma być to dół, nie? Tak naprawdę. Hello, ja tu mam piach. O, właśnie. Chińskie bajki. Saitama. No. Na razie jestem na jakimś 7 albo 8 epizodzie, ale naprawdę bardzo fajna anime. Co tam, pamcik? Jak ci się podoba gra w kopanie? Nijak. Dobra, kopiemy tu dalej. Się zagapiłem i wykopałem za dużo. I wykopałem i rozkopałem. Czy do Chin głęboki? Sprawdź w projekcie. Wiem, że chyba nie będzie to specjalnie opisane. Może tam jeszcze kawał drogi mam do wykopania, Jezus Maria. 750 tylko euro dostaniemy, czy co to jest w sumie. Ej, mogę zatrudnić pracownika. Nie, dziękuję. Pracownicy nie mogą kończyć samouczków. Czuję się oszukany. Chyba bym musiał kawałek odjechać w ogóle. Trochę za blisko tu podjechałem. Oj, bez kitu, Boże, gdzie ja w ogóle jestem? O, dobra. Przełączamy się ponownie na tryb kopania. Jakiś mały ten basen, bo to grób będzie. Nie, w ogóle my to grób kopiemy, jestem tego pewien. Dobra, no, dawaj. Żeby trochę też nie za bardzo wykopać. Boże, co ja gram? No ja wiem, że ma być poduszny, staram się. To nie wylkowice, tylko wylkowije, tak. Kopiemy dół na mamrota. Żeby dojrzewał. Dobra, dawaj tutaj jeszcze. O Jezu, no czemu nie kopiesz się? Ej no, kurde. Najmuj tylko Polaczków, niech Polska rośnie wielka i bogata. No, wbijaj się w ziemię, Kuźma. Hello. Gram w grę o konstruowaniu. Serio? Nie zauważyłem. Myślałem, że o kopaniu dołów. No i w dół. Pan trzeba powiedzieć w pierdolę. Bez kitu. Ale no nie, no trzeba przyznać, że to nie jest jakoś specjalnie wybuchowa gra. Trzeba oficjalnie przyznać, no ale są wielbiciele tego typu rozrywek, nie? Grób na kerbale, tak. Są wielbiciele tego typu rozrywek, no nie ma co tutaj... No co tutaj gadać, nie? A, bo to mogę jeszcze tak wykopać, a. Boże, co wykopałem, to rozsypałem. Zdolnie. Mam jeszcze jakiś kurs kopania... Muszę chyba jakiś kurs kopania przejść, podejrzewam. To nie byłby zły pomysł. Przejść jakiegoś kursu na kopanie, to w tym wypadku byłby całkiem mądry pomysł. Tak, kiedyś był symulator demolki, Moskit Burzyciel powstaje, może co mi wtedy w ogóle wpadło do głowy, ja nie wiem.
Ja nie wiem, co to tam się działo, przyznam szczerze. Ja nie wiem. Ja się nie przyznaję. Powiedzmy w ten sposób, ja się tam nie przyznaję. O, dobra, już sporą część dołu mamy wykopaną. Mam nadzieję, że ta gra później robi się ciekawsza. Polecam kurs kopania leżących. Nie. O, bardzo ładnie. O, dobrze ci idzie. Czy chcesz kontynuować kopanie? Nie. Doskonale! Szybko się uczysz! Przełącz maszynę w tryb jazdy, odjedź od wykopu. Nasza ekipa, coś tam. Podejdź do mnie. Okej. Okay. Ja bym się cieszył, gdyby troszeczkę było... gdyby te napisy troszeczkę wolniej znikały. To bym się bardzo cieszył. Naprawdę. W endgame'ie przylatują obcy i trzeba ich zabijać. Tyle. Dobra, odjedźmy koparką. Grzecznie. Okej, okay, dobra. Dobra, Michaelos. Lecisz. Dobra robota! Trzeba... Nie, przepraszam. Teraz będziemy potrzebować rur kanalizacyjnych. Myślę, że jedna paleta powinna wystarczyć. Gdzie je dostanę? Weź ciężarówkę i jedź do starego ceglarczyka na skraju miasta. To nasz lokalny sprzedawca materiałów budowlanych. Zaznaczę ci jego skład budowlany na mapie. Porozmawiaj z nim i przywieź paletę rur. Dobra, jadę. Sklep ceglarczyka, skraj miasta, rury kanalizacyjne. Tylko przed odjazdem odepnij przyczepę. A, i nie zapomnij opuścić podporę. Jak odpuścić podporę? 750 baksów dostałem. Wow, szaleństwo. Czy można przełączyć w tryb budowania sześcianów? No, bardzo oryginalne nazwisko, to trzeba przyznać, nie? Dobra, jadymy. Teraz tak. Jak odłączyć podporę? Powinien zastanowić się na zakupie nowego pojazdu. Okej, okay, ale ja bym chciał odłączyć podporę i co mam teraz zrobić? O Jezus Maria, co zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Teraz, mam jakoś ręcznie podejść i odłączyć po prostu podporę? Nie, nie mogę. Teraz, Boże Bożenko. Ta gra nic nie wyjaśnia. Nic, kompletnie nic. Zaraz, sterowanie pojazdami. Sterowanie pojazdami. O, migacze są to ciekawe. Jedynka i dwójka są migacze. Okej, okay, ciekawe. Teraz F1 mam właśnie. Pomoc, 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 pomoc. Właśnie. Shift plus E. O jest, zaraz. Opuszczam podporę. Okej, okay, i teraz mogę odpiąć. O, odpiliśmy teraz przyczepę. O, super. Dobra. Ja w ogóle kładę rury położone. Widać, że profesjonaliści kładli. Dobra, a jak na przykład, jakbym chciał... A, dobra, pięknie. Już wszystko wiem. Dobra. Zmieniamy widok. No, panie, z drogi! Moskit jedzie. Z drogi śledzie, moskit jedzie. Jedziemy w lewo. Jedziemy w lewo. Profesjonaliści, czyli nie moskit. No, w wypadku budowlanki to bym się zgodził. Ty, ale ma niezłego powera ten samochód! To cię, zaraz, to jest tutaj ceglarczyk. O, ceglarczyka mamy tutaj. No to podjedźmy do niego. Skład budowlany! Wieś. To lepszy ten nawiasie. Wieś. Większość potrzebnych materiałów znajdziesz w składzie budowlanym. Zwykle są one dostępne na wygodnych w użyciu europaletach, które trzeba odebrać z półek po dokonaniu zakupu. Jeżeli załadunek towarów wymaga użycia wózka widłowego lub ciężarówki z platformą, możesz zamówić jeden z tych pojazdów, korzystając z menu sprzedawcy. Ok. Jesteśmy na miejscu, zaparkuj gdzieś ciężarówkę i porozmawiaj z pracownikiem stojącym przy drzwiach. To u niego kupisz paletę z rurami. No dobra. Sprzedawca rur. Moskit mówi się prowincja. Dzień dobry, chciałbym kupić paletę z rurami na kupy.
materiały budowlane, rury, kable, rury odpyłowe. O, rury na kupy. Kupujemy. Dobra, kupiliśmy. Dobra robota. Wypożycz wózek widłowy, aby zładować europaletę. To muszę u niego chyba wypożyczyć. Chyba. Kontener, nie wiem. Pojazdy, o. Wózek widłowy. Na pewno chcesz wypożyczyć ten pojazd. Tak. Ta paleta jest już gotowa do załadunku. Załaduj nam ciężarówkę, używając do tego celu wózka widłowego. Pamiętaj, że burty platformowe ciężarówki muszą być opuszczone. No tak. Wiadomo. To był Y. Dobra. A gdzie mamy europaletę? I... Aha, tam jest, dobra. Może podjedźmy trochę bliżej, co? Jedna rura za 1600 euro. No, Niemcy, panie, Niemcy. Niemcy, panie, Niemcy. Dobra, staniemy tutaj sobie ładnie. O, pięknie stanęliśmy. Czuję się z siebie dumny. Dobra, wózek widłowy. Wsiadaj pan. Załaduj paletę na ciężarówkę, tylko ostrożnie. Nie chcemy tutaj żadnych wypadków. Nie no, skądże znowu? Ja i wypadki? Nie no, skądże znowu? Wypadki w końcu nie chodzą po moskitach. O, bardzo ładnie. Dobra, jak to teraz w ogóle działa, ja się pytam. Jak to w ogóle coś działa? To chyba coś źle zrobiłem. Muszę chyba podnieść w ogóle. Do przodu i do tyłu. Aha, dobra. To teraz weź, bądź mądry i wymierz tutaj idealnie, nie? O, chyba... Chyba wymierzyliśmy. Ej, dało się! O, fuck. Ej, czemu to zaczęło spadać? Czemu to zaczęło spadać? Zaczęło spadać. Dobrze wjechałem, tak? No, podnosimy. O, dobra, teraz jest dobrze chyba. Iha! Wow. Ups. Nic się nie stało. Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Nic złego się nie dzieje. Skądże znowu? Dobra, i tu ładnie odłożymy. Nikt niczego nie zauważy. Kompletnie. Tada! Da się? Da się. Pięknie. Ładunek zamocowany, jeśli nie, stanie obok ciężarówki. Przymocuj go do platformy. Kiedy to zrobisz, wróć z paletą. Aż muszę go zamontować, tak? Zamocować jakoś. Zabezpieczyć. Wow, żeby nie latał. Kurde, szkoda. Żaden nie zauważy, żaden. Dokładnie. Dokładnie tak, zaraz. Tam z tyłu w ogóle wózek stał, nie? A, widać tam, że wózek stoi. Nie, luzik. Po prawej stronie. Pyk. Pięknie. Zaraz. Właśnie, to blinkery w ogóle działają, nie? Włączamy blinker w lewo. A co, będę sobie żałował? Okej. Okay. Teraz wracamy do naszej firmy. Czyli teraz blinker w lewo. Patrzymy lewo, prawo. Chyba... Pusto. Jak ja to zrobiłem? Jak ja to zrobiłem? Nie rozumiem tego, jak ja to zrobiłem. Oj tam, o tam, nikt się nie spostrzegł. Dobra, i w prawo blinker. No, w końcu jesteś. Zaparkuj gdzieś ciężarówkę, odbezpiecz ładunek i podejdź do mnie. Dobra, uwaga, parkuję. Uwaga, zaparkowałem. Odbezpieczam ładunek i podchodzę do tego dziada. Tutaj jest ten dziad. No, trochę mały fof, nie da się ukryć. Dobra robota, trzeba teraz zdjąć paletę. Rury ułożymy ręcznie.
Myślisz, że podniosę taką ciężką paletę? Moje biedne plecy. Nie martw się. Użyjemy do tego celu koparki. Ramię koparki doskonale się do tego nadaje. Do niego podczepimy paletę. No, dalej, śmiało. W sumie umiem już obsługiwać koparkę, więc powinno się udać. Czy coś. Boże, co to jest za gra? Ale ona jest śmieszna, naprawdę. Ona jest całkiem zabawna. Ona jest całkiem zabawna. Tylko ja podejść do ciężarówki, zaczep paletę do ramienia koparki, umieść ją w oznaczonym miejscu między słupkami. Ale jak mam to zrobić? W sensie nie do końca czuję, jak mam to zrobić, przyznam szczerze. W sensie, jak mam ją złapać tak naprawdę. Chyba nie o takie coś chodziło. Nope. Dobra. No jak mam to zaczepić? No próbuję spację wcisnąć i nic. Może z złej strony w sumie podjechałem. Całkiem możliwe w sumie, nie? Może od złej strony po prostu podjechałem. Jest to całkiem możliwe, że po prostu od złej strony podjechałem i w tym jest cały problem. Dobra, to jeszcze raz spróbujmy. No klikam spację i co? A zaraz, Boże. A to tak trzeba, dobra, Boże. Umieść paletę w zaznaczonym miejscu, dobra. Troszeczkę źle po prostu, źle troszeczkę wyszło. Okej, okay, podnosimy paletę, bardzo ładnie, czuję się dumny. Ja mam ją umieścić? Przejdę do wyznaczonego obszaru, czyli gdzie? Bim 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 bim. Czyli gdzie? Wyznaczony obszar to co? Tutaj będzie? Chyba. Wywaliłem na niego. To chyba tutaj, bo między słupkami, nie? Na mój gust. Nie wiem. Rozjeść kierownika. Sadyści. Tak, dokładnie, świetnie, chodź tutaj, ja się coś dalej robić. Ej, ładnie, dobry jestem. Ej, dobry z mnie pracownik, nie? Dobrze ci idzie, rury są na miejscu, więc chłopcy mogą dalej pracować. Ja odstawię ciężarówkę i koparkę do firmy, a ty w tym czasie zwróć kontener do żwirowni. Jaki kontener? Będę musiał użyć wywrotki, prawda? Tak, stoi na parkingu w naszej siedzibie, jeżeli nie chcesz iść tam piechotą, możesz wezwać taksówkę, lol. Kliknij ikonkę z ciężarówką i wybierz pojazd, z którego chcesz korzystać. Dobrze, spróbuję. Spokojnie. Spotkajmy się w firmie, kiedy już wrócisz kontener. Do zobaczenia. Czyli w sumie... wywrotka z zdejmowanym kontenerem. To chyba to, nie? Przyjechałeś 4 metry koparką. Plus 2600 euro. A co?
Za samouczek dostajesz pieniądze, to nie fair. Oj tam, oj tam, oj tam. To tam miałem pojechać? Tym, tak? Wywrotka zdejmowanym komp... Tak, przetransportuj. Dokładnie ta jest. To jedymy! Bez kitów, FOV to mógł być trochę lepszy w tej grze, tu się zgodzę, nie? Ciężko tu się w sumie nie zgodzić. A, trochę kiepskie pole skrętu ma to auto, ale no. No, to chyba muszę ustąpić pierwszeństwa, podejrzewam. A to chyba w ogóle Corsa pojechała. A to pojechała też chyba Corsa. Nie, to Clio'wka chyba. Albo Corsa. Cholera wie w sumie. No jesteś. Pomogę zaparkować ci ciężarówkę w właściwym miejscu. Ty będziesz musiał jedynie załadować kontener i pojechać do żwirowni. Twoje kolej. Załaduj kontener korzystając z wysięgnika. Rozładunek. Okej. Wow. Szaleństwo. A jak, czemu on mi to zrobił? Jak chciałem to zrobić? Uii. Ale lipa. No to ładujemy. W końcu co może pójść nie tak? Czy jest w tej grze multik? Jest! Muszę z kimś spróbować multiku to zagrać, bo to może być dobre. Podejrzewam. Dobra, załadowane. No i musimy teraz kawałek przejechać w takim bezrachunku. No to jadymy, no. Blinker w lewo i jedziemy, no. Dobra, tutaj musimy prosto pojechać. Okej. Okay. Trochę mi ciężko tutaj równo się jeździ tymi pojazdami. To jest strasznie dziwna fizyka prowadzenia jest się tutaj. O, tu nie ma ograniczenia prędkości do 50. Wow, można zapindalać jak się tylko chce. Iha! Ej, w sumie to taka dosyć duża ta mapa. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, jak daleko się ciągnie to. Dobre pytanie. 80 już prawie ciśniemy. W Bieszczady. Może nad morze. Dobra, to chyba wypadałoby zwolnić. I tu chyba musimy zjechać w lewo, więc blinker w lewo. Okej. I skręcamy, skręcamy, skręcamy. Okej. Jest gites majonez tak zwany. No mówię, trochę dziwnie się tu jedzie, to nie jest Eurotrack. To zdecydowanie nie jest Eurotrack. Do Eurotracka to tej grze bardzo daleko. Jeżeli chodzi o jakąkolwiek fizykę jazdy. Jest bardzo uproszczona. Po co jechać ulicą? No bo mogę. Bo mogę, a czemu by nie? O, Boże, Boże, Bożenko! Dobra. Kurde, ale całkiem w sumie spory dystans trzeba przejechać, trzeba przyznać. Całkiem spory. I tu mamy w ogóle wjechać w lewo, widzę już. Będziemy co ładować? Co będziemy ładować? Właśnie, dobre pytanie, co będziemy tu ładować? W sumie to nie wiem. Co, mogę tak po prostu przejechać? Zostaw kontener żwirownia właśnie, w wyznaczonym miejscu. Żwirownia to miejsce, w którym możesz kupić dowolne materiały sypkie oraz napełnić betoniarkę. Co więcej, możesz tu zostawić wykopaną ziemię i odpady budowlane. Żwirownia jest bardzo rozległa. Obszar załadunkowy wyznaczony jest na biało, natomiast obszar rozładunkowy na żółto. Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz zgłosić się do jednego z pracowników obiektu. Czyli jest moment pojechać tam, gdzie jest biało. Okej. No właśnie. Czyli w sumie to co? Musi się rozładować, załadować, w sumie nie wiem. A co mam w sumie zrobić? Zabierz ładunek, jeden kontener ze składu budowlanego i przewieź do miejsca przeznaczenia. Czyli nie wiem. Czyli muszę się załadować, wydaje mi się, nie? Czy ja mam zostawić kontener? Ja mam chyba zostawić kontener. No to by wyglądało chyba. Chyba ta. O Boże, Bożenko. Uwaga na znak, uwaga na znak.
Czyli co, tutaj musimy zostawić, nie? No to... Rozładowujemy. Okej. Teraz odszczepiało się spacją. Dobra robota, złóż wysięgnik i wróć do siedziby firmy. Jeżeli nie masz ochoty jechać, użyj funkcji transportu. Nie, pojedziemy. Kto mu dał prawo jazdy? Dobre pytanie. Psst, chcesz trochę żwiru? Dobra, teraz pytanie, czy my się tu zmieścimy? Good question. Zmieścimy. Dobra, skręcamy w prawo. A, trochę będzie ciasny skręt. Tak, znalazłem w lejsach. Trochę tak. Po trochu na pewno. No dobra, to wracamy do domciu. W takim rozrachuneczku. Wypić ciepłe piwko. Cieszyć się z dobrze wykonanej pracy. Wow, 86 km. Wow, 90. Chyba trochę łamię przepisy, mam dziwne przeczucie. 104, 105. Chyba szybciej niż 105 nie można. Jakby tak na skróty pojechać. Iha! Uhu! Myślowice drift. Nie, wilkowice drift, przepraszam. Kto by pomyślał? Dobra, tu już w mieście trzeba zwolnić. To już nie przelewki. Z drogi pierogi, bo moskit jedzie. Włącz radio, no to chyba radia nie ma, jak na złość. To chyba radia nie ma, wydaje mi się. Wilko wyje drift. Tak, bo Boże, przejechałem, Boże, zaraz. Nie, nie, to tutaj jest przy... O nie, tu. Na przestrzeń. Dobra, no to jesteś. Podejdź do mnie. Dobra, zaparkuję tylko. Sobie grzecznie. Mam Radio Maria włącz. Dobra. No. Prawie idealnie. Nie dużo brakuje do idealnego zaparkowania. Dobra, to tam nasz ten Jasiek od nas chce jeszcze. Ech. Dzień na placu budowy potrafi być wyczerpujący. Weź pod uwagę, że te kilka maszyn to dopiero początek. Mimo wszystko wydaje mi się, że pojąłeś, na czym polega ta praca. Możesz teraz spróbować swoich sił, przyjmując własne zlecenia i zacząć zarabiać prawdziwe pieniądze, które pozwolą ci na rozbudowę firmy. Uhu, już nie mogę się doczekać, żeby zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami. Pamiętaj, że kiedy masz aktywne zlecenie, twoje zadania zostają wyświetlone po prawej stronie ekranu. Jeżeli klikniesz ikonę któregoś z nich, wyjaśnię ci krótko, co należy zrobić. Możesz też otworzyć menu zleceń. Od czasu do czasu skontaktuję się z tobą, żeby przekazać ci najświeższe wieści lub inne przydatne informacje. Muszę wracać do pracy. Do zobaczenia. W takim razie zabieram się do pracy. Pora rzucić okiem na menu zleceń. Wow, tyle pieniążków. I tyle doświadczenia. Ciekawe, co daje nam doświadczenie. Coś kliknąłem, ale nie wiem co w sumie. Tu mamy nasze doświadczenie. O, pieniążki. 2000 euro w formie cebul. Zarobione pieniądze 7350 euro, czy cokolwiek, jakie tokolwiek w sumie jest. Bo tutaj jest napisane, że gram godzinę 40. Czy ja gram w to godzinę 40? Nie, ja gram w to 54 minuty. Coś mnie tu kłamie. Gramy kłamie. Ewidentnie. Dobra, osiągnięcia. Jakieś w ogóle za osiągnięcia zdobywamy, widzę. Pieniążki też. Poziomy doświadczenia. Aha, osiągnąłem poziom zerowy. Pokaż, co potrafisz. Przy poziomie pierwszym blokowujemy nowy obszar budowlany, wieś, a potem itp. itd. Wow, trochę tych poziomów jest. Jest w ogóle tryb online. Aha, to działa podobnie jak Farming Simulator, podejrzewam. Jest też nasza firma. Przychody jednorazowe, wydatki jednorazowe, tabor, personel. Mamy właśnie własny personel będziemy mogli mieć. Wow. Tylko potrzebujemy mieć wyższy poziom. Magazyn. Rozbuduj hangar. Ja coś czuję, żeby... O, właśnie, zlecenia. Współczesny dom jednorodzinny z elewacją. Zaraz, chodź tutaj, dziadu.
Jakieś może takie proste zlecenie, tak w sumie tak czujesz jakiegoś prostego zlecenia potrzebujemy, żeby się nauczyć w ogóle co z czym, jak, po co, na co i dlaczego. Tu są na przykład trzy etapy prac, tu dwa etapy. Czyli tak, zabierz ładunek, 4 razy małe cegły ze składu budowlanego. Zabierz ładunek, zabierz ładunek. Ej, może weźmiemy to, co? Pomożemy przy budowie, przy włożeniu po prostu ładunku. O, coś czuję, że trzeba będzie bana sprzedać. Jednemu panu. Ewidentnie. A w przypadku tamtego zlecenia, Boże. W przypadku tamtego zlecenia, to mamy zabierz ładunek, kop w wyznaczonym miejscu, zabierz ładunek. Co tylko tyle. Zlecenia specjalne nie. Misja architekta nie. To nic widzę, już więcej nie możemy zmienić. Zróbmy może. No zróbmy to w sumie. Przynajmniej trochę sobie też pokopiemy w takim rozrachunku. Dobra, przyjmij zlecenie. Moski Drift w Wilkowicach. Zabierz ładunek, jeden kontener ze składu budowlanego i przewieź do zaznaczonego obszaru. Kontener. Czyli jeżeli to jest kontener, to ja muszę wziąć tą ciężarówkę z naczepą. Znaczy nie z naczepą, tylko no, dla kontenerów tych miejsc, nie? Ze zdejmowanym kontenerem. To by chyba musiał wziąć, wydaje mi się. Jak na mój gust. Przynajmniej tak by mi się wydawało, przyznam szczerze. O, tu mogę sobie spokojnie widzę wycofać. Okej. Cześć, Koms, trzymaj się. Dobra, skręcamy w prawo. Blinker w prawo jest. I tu od razu będziemy musieli w lewo skręcić. Okej, skręcamy w lewo od razu. Na zdrówko, Pamelciu. Żebyś ty się czymś tym razem zaraziła. Dobra. Czyli tu mamy. Aha, tu jest budowa, tak? Tu trwa budowa. Okej, ja muszę pojechać po rzeczy. A, mam zabrać ten kontener, mam zabrać, a z placu, dobra. Gdzie ten kontener? Ja się tylko pytam. Gdzie ten kontener? Widzi ktoś kontener tutaj? Czy jestem ślepy? A, ja tu kontenera nie widzę. Mam nasz kontener z placu budowlanego, tak? Nie ma tu nic. Czy ja jestem ślepy? Pomocy. Chyba, no, nie tamto raczej. Chyba, że mam zabrać tamto, to wtedy złe auto wziąłem, nie? Nie, no to nie jest to ewidentnie. Ze składu budowlanego. Aha, dobra. A skład budowlany to był który? Który to był skład budowlany, to jest pytanie. Okej. Czy to była moja firma tutaj? To jest moja firma. A skład budowlany gdzie był? Mogę jakąś mapę włączyć? O, mogę mapę włączyć, super, dobra. Skład budowlany jest tutaj, okej. Okay. Chyba nawet wyznaczyłem jakąś trasę w ogóle, co ciekawe. Tak, chyba wyznaczyłem sobie trasę, więc dobra, blinker w lewo. Chyba nic tu nie jedzie, nie wiem, jest lusterko, nie widzę dokładnie. Okej, okay, teraz w prawo. Może w ogóle tak jest, że nie wiem po co ja w ogóle kierunkowskazów używam w sumie. Prawdę mówiąc. Specjalnie jestem pewien po co ja kierunkowskazów używam. Jak i tak jeżdżę jak pirat. Nie, dobra, mam wziąć kontener ze składu budowlanego, tak? Czyli on tu też powinien być, tak? Czy się mylę? Czy skład budowlany? Nie, no to jest skład budowlany. Czy ja mam kupić ten? Czy ja mam go kupić? Chyba mam go kupić. Na to by wychodziło. Chyba. Nie? No. To wychodziło na to, że mam go kupić chyba. Jak na mój gust. Czy nie? Tak, kontener. 500 euro. Kup.
Dobra, kontener. Kontener kupiony. Teraz go trzeba zabrać. Dobra, silniczek zapalony. Trzeba się ładnie nastawić do załadunku. Dobra. Widzę kontener. Zastanawiam się nad zakupem nowego pojazdu. Ja nie wiem jakiego potrzebuję. Spróbuję załadować ten kontener. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. A, trochę mi nie wyszło. Trochę mi nie pykło. No teraz będzie dobrze chyba. A, chyba dobrze jest. Tego mogłem trochę go przesunąć. A, bo to by w ogóle przesunąć ramiona. Załadunek, dobra. Okej, kontener załadowany. Wracamy na plac budowy. W takim rozrachuneczku. Kierunkowska z lewo. Droga chyba czysta. Możemy śmigać. Na to by wychodziło. Dobra. Tutaj zaraz w lewo musimy skręcić. Na światłach trzeba poczekać. Bo jesteśmy przykładnymi obywatelami. Dobra. I skręcamy w lewo. Ej, piesi! Poszło mi stąd. Poszło. Dobra. A, tu pan skręca w lewo. W prawo, przepraszam. Możemy wjechać, wydaje mi się, spokojnie. I my tu skręcamy w lewo. I idziemy teraz to w ogóle rozładować. Mamy gdzieś zaznaczone? Mamy. Mamy tutaj to rozładować. Dobra, tylko jak to teraz tutaj, jak to teraz zrobimy, jak tu wjedziemy? Okej, zrobimy coś takiego w takim rozrachunku. Cześć, Pilox. Okej, teraz to powinienem ładnie wjechać. Wydaje mi się, troszeczkę w prawo. I powinniśmy ładnie wjechać. Ładnie móc to zostawić. Wydaje mi się, że akurat. Sprawdźmy. Ej, Moskito, akurat, idealnie. Boże, ale idealnie mi to wyszło. Tak, piesi mają zawsze pierwszeństwo, nie zawsze przeżyją. Dokładnie. Pięknie, brawo Moskito, brawo. Czuję się z ciebie taki dumny. Teraz co, musimy coś wykopać z tego co pamiętam. Kop w wyznaczonym miejscu. Dobra. Potrzebujemy nowego, potrzebujemy kopareczki. Jedzie, jedzie kopa, kopa, kopareczka. A zaraz, bo ja tu koparką, to czy można tylko pojechać tylko na tym, bo tak to po drodze nie możemy tym jechać, nie? No właśnie. No właśnie, to musimy wejść do ciężarówki z platformą i musimy przyczepą odjechać. Najpierw Moskito zbuduje, potem zniszczy. Weź ten deseń. Dobra. O! Dobra, przyczepa podczepiona. O Jezus Maria. A, bo muszę podnieść w ogóle. Podnosimy podporę. Podpora podniesiona. Okej, musimy teraz jeszcze koparką wjechać. Nikogo nie zabić. Po drodze. Mała kopareczka. Ej, ta gra byłaby fajna na multika, już to widzę, nie? Bo w Simulator Farmy jest nudny, a to jest takie ciekawsze. Jak na mój gust. Przynajmniej tak na mój gust w sumie. Mogę się mylić. Dobra.
Teraz trzeba wjechać. Teraz tak, czy ja mam wjechać przodem czy tyłem? Dobre pytanie. A zaraz, jak ja mam tu wjechać? Jak ja mam tu wjechać? To muszę odczepić. Dobra. Jak ja mam tu wjechać? Niech ktoś wytłumaczy, jak ja mam na tym wjechać? Nie rozumiem tego. Jak tak spróbuję wjechać? Co się stanie, jak tak spróbuję wjechać? Nope. Kuźwa. Jak mam przychylić? Zaraz, aha, dobra, zaraz. Bo ją można coś przychylać. Boże jedyny. Ale patenty. Ale patenty, o kurde. Dobra, oprzy się łychą, tak. Ale patenty, kurde. Ale patenty grube, nie? Dobra, ładunek zabezpieczony. Teraz musimy podnieść te. No i śmigamy. Co się jebie na tym? Co tu się dzieje na tym czacie? Dobra, podnosimy kółeczko. No i wyjeżdżamy. Chyba powinniśmy wykręcić teraz, czy mi się tylko źle wydaje. Dobra, zmieściłem się. Jedziemy wykopać małą dziurkę. O Jezus, 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 Jezus. Dobra. Wyrobiłem się, widzę. Ale tak ledwo. Oj, ledwiutko. Bardzo ledwiutko. Jedziemy na plac budowy. I co, będę miał tutaj wykopać, tak? A, tu mam pokazane, gdzie mam wykopać, dobra. Teraz pytanie, czy nie lepiej jest kopać wzdłuż? W sensie tak, czy w poprzek? W sumie nie wiem. Nie wiem, nigdy nie uczyłem się kopania. W multi jeden może prowadzić auto, a drugi terenować przechodniu łychą. Bez kitu. Ej, to ma nawet sens w sumie, nie? Dobra. A dobra, bo jeszcze muszę tutaj w kółeczko w dół dać. Dobra. Okej. Okay. No to wyjeżdżamy. Bam 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 bam. Dobra, teraz trzeba byłoby tutaj ładnie nawrócić. Okej, okay, bardzo ładnie. Trochę cofnąć.
pięknie. Czuję się taki dumny z siebie. Taki ze mnie dobry budowlaniec. Mamy trochę jeszcze etapów, widzę, do zakończenia. Mamy kontener zrobiony. Etap drugi. A nie, tu mamy... A, ten etap to jest po prostu kopanie w takim wypadku. Aha. No dobra, to kopiemy. Po takim rozrachunku... w takim rozrachunku kopiamy. Jak tu się kopało? Niech ja sobie przypomnę, jak tu się kopało, kurde. Tak. O. Łycha musi być pod odpowiednim kątem, oczywiście. Też musi być odpowiednio wykopane. Ale właśnie, jak będę kopał, to mam kopać, mam gdzieś to w konkretnym miejscu wysypywać. Czy jak? Nie, to w sumie obojętne w takim rozrachunku. Chyba jest obojętne, no to by wyglądało. Trochę nie tak. O. Dobra, teraz do góry, Michał. Dobra. I cofamy. Okej. Okay. Wysypujemy zawartość i kopiemy dalej w takim rozrachunku. Tylko właśnie nie jest nigdzie sprecyzowane, jak głęboko mam kopać. To jest trochę lipa w sumie. Dobra, to trochę może zająć pod rzewą. Czekaj, że jak sobie jak to pod kim dołkiem kopię, dołki kopię, sam nie wpada, czy jakoś tak, nie? Muszę trochę nauczyć się trochę sprawniej tym kopać, przyznam szczerze. Ale fajnie to jest ogólnie ten cały system destrukcji. Ładnie to nawet działa, nie? Całkiem ładnie to nawet działa. Nie ma lipy ogólnie. Daje radę, że tak to ujmę. Okej. Okay. Lipna ta gra jest. Nie no, zależy kto co lubi, nie? No hello. Dobra, kopiemy dalej. Tylko no może być trochę... Może być trochę taka no... No dobra, jak to tam dalej? Musimy ile tam tego wykopać? 22% mamy wykopane. Ale muszę zmienić trochę taktykę kopania, widzę. No tak za dużo nie wykopię w sumie. W ten sposób muszę troszeczkę dalej jeszcze pokopać. Ewidentnie. Bardzo ładnie. Czy jedną piątą prac mamy za właśnie pytanie, czy ten kontener nie stoi tutaj po to, żebym specjalnie do niego śmieci nie wykopywał? Tak mnie ciekawi w sumie. W sumie nie wiem. Nie zamierzam tym się teraz przejmować. O, tylko że domu nie zniszczyć. Skitu. Tutaj można bardzo łatwo domek zniszczyć. Już widzę. Co się stanie? Ja bym chciał zniszczyć dom. Nic. Chyba nie da się niestety zniszczyć domu. Niestety, nie da się. Tak, do tego służy kontener. No trudno. Bywa. Bywa... Kurde, każdy nie ma takiego tego modelu destrukcji jak w Demolition Company.
Był taki właśnie bardzo fajny model destrukcji w Demolition Company i go niestety no tutaj nie ma. A szkoda. A szkoda, szkoda, szkoda. A szkoda, szkoda, szkoda. Która mamy godzinę? 23:20. Dobra, wydaje mi się, że na razie nagranie na tuby będziemy mogli na tym zakończyć. Bo już mniej więcej wiemy, z czym tę grę się je, jak to mniej więcej wygląda. Na pewno będziemy, jeżeli będziecie chcieli, na pewno będziemy ją kontynuować. To był tylko taki pierwszy look, pierwsze spojrzenie na tę grę w ogóle wygląda i działa. Wygląda ciekawie, ale już widzę, że nie jest to gra dla każdego, ale jest na pewno ciekawa. Na pewno jest to ciekawsza gra od tych wszystkich symulatorów farmy. To jak symulatory farmy do mnie kompletnie wprawiały. A tutaj no można się trochę pobawić, widać ewidentnie, jak ktoś lubi tego typu rzeczy. No i można też, co ciekawe, jakieś nowe sprzęty kupować, no w sumie w symulatorach farmy też, ale ogólnie jakoś to nawet daje radę. Nawet daje radę ogólnie. Nawet wygląda to ładnie i działa jakoś przyzwoicie, powiedzmy w ten sposób, nie? No. Dobra, dzięki za uwagę. Pozdrawiam streamy, pozdrawiam czaty, pozdrawiam YouTube'y. Pozdrawiam jak to jeden taki pewien znany streamer, YouTuber. O, mówi się 60 minut pracy. 5000 euro za 60 minut pracy, nice. Jak to pewien znany człowiek mówi, no, pozdrawiamy frajerów z tuby. Trzymajcie się i pa, pa.